Herbata już jest zrobiona, chyba że ktoś chce tam, że tak powiem, osobistą wersję. Spuszczają turbinę. Ile masz napompowane w samochodzie? Nie wiem. No zeszło coś. Chcę dopompować, nie? Nie, że do końca. Ale nie, ile normalnie masz ciśnienia? 4,5. Zaraz będziemy pompować. No widzę właśnie, że jest problem. No znamy, gdzie każdy pompował. Bo to objętość jest duża, to trochę będzie machania. Idealnie. Ile zeszło? Poniżej jednej? No, prawie jeden. 1,2. To tak na MTB w góry. Dobra, czekaj. To starszy. Tak, ten czerwony. No jest długości. O, a ten rower chyba znam. To ciśnienie wygląda? Jest? Dużo. Dużo? Ile ty pompujesz? No te kamienie, że napompowałem. No. 5. 5. Ciach. Jest 5. Równo masz ustawione? Raz, raz, raz. Poszło. 6 Nm, tu jest 5, tu jest 5, tu jest 6 i jedziemy. Pompiczku. Chłopaki jadą do bike parku, a ja opuszczam mainstream i wjeżdżam na najwyższą górę w okolicy, czyli na Pradziad. Jestem na 600 metrach, muszę wjechać prawie na 1500, czyli 900 metrów w górę. Jedziemy. Na początek delikatnie, jakieś 15-20 minut z tętnem ze 120 max. Tak byłoby dobrze jechać, a potem będzie można wrzucić trochę wyższy bieg. Nie chodzi o to, żeby się spalić w blokach już na starcie. Jest pięknie. Cisza, spokój, żadnych ludzi. Człowiek sam w lesie. Przepięknie. Cały mokry jestem. Widzicie? W cieniu na początku było fajnie. Ale w słońcu to jest nieźle, jest nieźle. Zaczynają się muchy. Pradziad to piąty najwyższy szczyt w Czechach i średnioroczna temperatura to 1 stopień, a najwyższa średniomiesięczna temperatura to 10 stopni w sierpniu. Ahoj! Ahoj! Ahoj, ahoj! O! O. Taki sam! Nie, żena mi ujela, ja teďka za nią. A, size M? L. L. A, tu masz taki wspornik. Widzisz? Ja nie mam, w MC tego nie ma. Aha, to jest inaczej, ja go mam bez spod, to co ty masz na górze. Tak, bo ty masz troszkę większy rower. No, se ożrali, a szpatnie zawarzyli. Tak. Dobre. Który rocznik? 2013. Tak jak mój, tak samo. Tak samo. Tak samo. A spokojny? Bardzo. Tak, moja kobieta tutaj. A to pięknie jedzie. No jeździć. Ahoj. Ahoj. Tak, na górze. Dobra. Cześć. Na razie, cześć. Tak, dobra.
Ups. Ups. Jakieś 1150 metrów. I stamtąd jadę. Z dołu, z Kołtów. Boli mnie to ścięgno, ale jestem już niedaleko szczytu i dojadę. Wysokościowo. Jestem na 1200, tak więc jeszcze 300 w górę. Ostre te kamienie. Muszę, żeby opony tu nie przebić. Przerwa na otarcie potu, bo pot zalewał oczy. I co? I ruszamy. Schronisko Swyczarna. Swycarna. Nie wiem, jak się to wymawia. O, jest i pradziad. Widzicie tą wieżę? Dobrze, że na tej wysokości nie jest tak gorąco. Jest chłodny wiaterek. Jak odczuwalna temperatura to jakieś, nie wiem, 20, 22, 3. No, max 25 stopni, jak przestaje wiać. Jest mapa. Zaraz wam pokażę, jaki jest plan dzisiejszej trasy. Tu dzisiaj spaliśmy. Kołty nad Desną. Potem podjechałem tutaj asfaltem. I tą drogą z tymi właśnie zakrętami. Tutaj, tak, dobrze. Tu spotkałem ludzi, którzy jechali z Czerwonohorskie Sedlo. Czyli jechali tą drogą. Tu się spotkaliśmy. I jedziemy na Swycarna, czyli tu, gdzie jestem w tej chwili. No i teraz, patrząc po poziomicach, będzie delikatnie w górę. Tak. A właśnie, tu przegapiłem. Tu i na pradziad 1491. Przejeżdżam przez końcówkę boru świerkowego i za chwilę wjadę w trawy typu alpejskiego. Ale fajny, chłodny wiaterek. Ale wiecie, że słońce nadal opala i to mocno. Normalny asfalt. Przyjechałem stamtąd. I teraz trawy alpejskie. No to jestem. 1491. Brawo, udało się. Dotarliście aż na najwyższy wierzchołek Morawy. Widzicie, ile tutaj lata? Much i innych owadów? Ops. O, to najpierw czas na baton. Wieża radiowo-telewizyjna i ma 146,5 metra wysokości. Niżej jest restauracja i hotel z tarasem widokowym. Tam w oddali, te równiny, to jest Polska. I teraz ciekawostka. Pradziad jest wielkim europejskim wododziałem, czyli ma dwa zlewiska. Jedno na północ do Bałtyku poprzez Odrę, a drugie
do Morza Czarnego poprzez Dunaj. Ze szczytu Pradziada wypływa 8 strumieni i część, tak jak mówiłem, do Bałtyku, część do Morza Czarnego. I jeszcze jedna ciekawostka. Pradziad jest historyczną granicą pomiędzy Morawami a Śląskiem. Jest. Dobrze. Dobrze wypatrzyłem. Kamień z białego kwarcytu z 1721 roku. Zobaczcie, ma 3 boki. Na każdym z nich jest herb. Państwo wielkolosińskie. Księstwo Nyskie Biskupów Wrocławskich. I trzeci. Zakon Krzyżacki z Bruntalu. Zobaczcie, ile much. O, masakra. To musicie zobaczyć. Nieźle. Chyba muszę przerwać im posiłek i jechać na dół. 14:06, o 16:00 zbiórka, więc czasu mam mnóstwo. Jadę powoli, żeby ludzi nie straszyć. Kurczę, w nos dostałem, ale te muchy są twarde strasznie. Bo one mają jakieś pancerzyki chitynowe, czy co? Dobrze, że mam okulary. Bo tak dostać taką muchą w oko, to nie byłoby fajnie. Nie chciałbym się na te kamienie wywrócić. Jak pięknie! Nasz komfortowy, 9-osobowy, 9-rowerowy bus czeka. Dobrze, chłopaków jeszcze nie ma, pewnie jeżdżą. Jadę zobaczyć, czy jest tu coś do jedzenia. I człowiek ogarnięty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rowerów. Jeszcze dwa wejdą. Już 9 osób jechaliśmy. I to mniejszy bus był. A to jest mniejszy od 40 cm. Puścimy to do vloga i będziesz podsyłał potem ludziom, żeby zobaczyli, jak się rowery pakuje. Tak, jak się będą bali. Tylko tak, kto może, to niech sobie załatwi kołderkę do roweru. Poczekaj. Już uciekam. Ups. O, chłopaki idą jeść. Ja już sobie pojadłem dzisiaj gulasz z knedlikami. Więc kebabów dzisiaj nie będzie. Jesteśmy w Ząbkowicach Śląskich. Wracamy do domu. I to by było tyle na dzisiaj.